To jest najcudowniejsze miejsce, jak możemy doświadczać, odczuwać i być przyodziani Bożą miłością, Bożym pokojem, Bożą obecnością. Możemy być przyodziani. Możemy też nie być przyodziani. Ale kiedy mamy otwarte serca dla Niego, oczekujemy Go, wyciągamy do Niego swoje ręce, otwieramy nasze serca, to Jego obecność przychodzi do nas. Jego miłość przenika nas, nasze serca. Dokładnie na tym miejscu, na którym jesteś, uwielbiasz, wywyższasz Go, to doświadczasz Jego miłości. Dlatego mówię, że najcudowniejszą rzeczą, jaka się może przydarzyć człowiekowi, to przebywać w obecności Wszechmogącego Boga, w obecności Pana, w Jego świętej obecności. Nie mówię tu o sloganach chrześcijańskich, kiedy coś mówimy tak dostojnie i wyniośle, a nic nie doświadczamy. Mówię tu o obecności Ducha Świętego, obecności Ojca, obecności Jezusa, o Jego miłości realnej, której doświadczasz, która Cię otacza, która Cię przyodziewa. To jest właśnie to najcudowniejsze miejsce. Wierzę, że Duch Święty jest tutaj obecny, przenika nas i chce to robić nadal. Nadal chce nas wypełniać. Chce mówić do naszych serc, do naszego ducha i chce, abyśmy słyszeli Jego głos, to, co On będzie mówił. On pragnie przemawiać do nas. On pragnie, abyśmy słyszeli Jego głos. I On pragnie, abyśmy odpowiedzieli na to, co On do nas mówi. Duch Święty jest zasmucony, kiedy słyszymy, a nic z tym nie robimy, kiedy nie bierzemy na poważnie tego, co On mówi. To On jest zasmucony, tak jak każdy rodzic byłby zasmucony, kiedy rodzice mówią do swoich dzieci, a one nie biorą tego na poważnie. Kiedy takie dziecko ma parę miesięcy, to nie ma to wpływu na rodzica. To go nie smuci, bo wie, że to dziecko jeszcze niemalże nic nie rozumie. Natomiast kiedy już jest dziecko, które rozumie wszystko i nie bierze na poważnie tego, co mówi mama, co mówi tata, to powoduje, że to zasmuca rodziców. I tak samo działa to, jeśli chodzi o Pana. Kiedy On do nas mówi, kiedy przychodzi ze świętymi rzeczami, kiedy przychodzi z wiecznymi rzeczami, kiedy przychodzi z doskonałą prawdą, kiedy przynosi życie, prawdziwe życie, a my nie robimy z tym nic, to Go zasmuca. Po pierwsze, że ignorujemy to, co On nam pokazuje, co robimy właśnie ze świętymi Bożymi rzeczami, a po drugie, zasmuca Go to, bo wie, że kiedy ignorujemy to, co On mówi, to zapadamy się w ciemność. Wchodzimy w ciemność. Wchodzimy w niebożą rzeczywistość. Wchodzimy w rzeczy nieprawdziwe i nieboże. I to nas wtedy pochłania. Przychodzi jakby gruba pierzyna, która odgradza nas od obecności Pana. I to Pana zasmuca. Może wyprowadzić człowieka z niewoli i uzdrowić całego człowieka. To się dokonało na krzyżu i On chce poprowadzić nas, abyśmy mogli doświadczyć tego tutaj na ziemi. I wierzę, że Duch Święty
mówi do nas i chce mówić i bardzo się cieszy, kiedy bierzemy na poważnie to, co On do nas mówi. Jeszcze raz to podkreślę, to, co Duch Święty mówi, to są rzeczy święte, to są rzeczy prawdziwe, to są rzeczy wieczne. I to nie są błahostki. To są rzeczy święte, które pochodzą od Ojca, z Jego serca. I dlatego wierzę, że Bóg mówi, że chce, abyśmy podchodzili z pokorą do tego, co On mówi i z taką Bożą powagą, abyśmy przyjmowali to, co On mówi i wprowadzali to w nasze życie, wprowadzali to w czyn. Dlatego, że tylko wtedy możemy doświadczyć Jego samego, Jego miłości, Jego świętego życia, tego, kim On jest, kiedy otwieramy się na Jego święte rzeczy, Jego słowo, Jego miłość, Jego prawdę, Jego pokój. Bo kiedy jest Jego obecność, to w Jego obecności wszystkie te rzeczy się znajdują jeszcze o wiele, wiele więcej.